Odsłuch. Społeczny. Ja się nazywam Elśmiu i witam państwa w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Jesteśmy podcastem o tematyce społecznej i politycznej, a dzisiaj będziemy rozmawiać o ubóstwie menstruacyjnym. Nie wiem, czy wiecie, ale według najnowszych badań, nawet co piąta Polka doświadczyła tego, że nie było ją stać na to, żeby kupić podpaski albo tampony. To jest taki fakt, który jest mało znany, mało się o tym rozmawia. Menstruacja jest w ogóle w Polsce tematem tabu i właśnie dzisiaj chcemy ten temat poruszyć. Spotykają się z nami Ewa Szymera. Cześć. I Ada Klimaszewska. Cześć. Z różowej skrzyneczki. Zacznijmy może od tego, jak to się dzieje, że kogoś na podpaski nie stać. To jest pokłosiem przeróżnych rzeczy i to jest wiele warstw. Po pierwsze, wciąż w Polsce mamy wysoki poziom ubóstwa, skrajnego ubóstwa, w którym żyją szczególnie na przykład rodziny wielodzietne. Kiedy mamy w kieszeni 12-13 złotych na przeżycie na dzień, to trudno jest nam wygospodarować często również pieniądze na podpaski dla siebie i dla na przykład trzech, czterech córek. To jest ten poziom skrajnego ubóstwa. Jest też poziom braku wiedzy, braku edukacji, co sprawia, że dziewczynka bądź osoba menstruująca ma trudność, żeby zwrócić się do swojego rodzica, na przykład taty, z prośbą o kupienie podpaski. Myślę, że warto też dołożyć do tego terminu ubóstwo menstruacyjne, aspekt braku możliwości, na przykład zmiany podpaski w higienicznych warunkach, czyli na przykład brak bieżącej wody. To dotyczy zazwyczaj osób, które znajdują się w kryzysie bezdomności. Tak jak Ada wspominała, brak wiedzy, brak edukacji odpowiedniej i przede wszystkim też tabu, które niestety, mimo że mamy XXI wiek, i dużo osób mówi, no gdzie? No przecież w XXI wieku nie ma żadnych tabu, wszystko zostało już ubalone. Niestety nie dotyczy to menstruacji. I jak takie osoby sobie radzą? Powiem tak, ja jakiś czas temu zaniosłam naszą różową skrzyneczkę do mobilnego punktu poradnictwa. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. W każdym razie jest to autobus, który jeździ po Warszawie i wspiera osoby w kryzysie bezdomności. Są to bezpłatne porady prawne, jest to ciepła herbata albo, albo kawa. Często jest to po prostu darmowa bułka lub wsparcie psychologiczne. I tak rozmawiałam z jedną z koordynatorek tego projektu, i ona im powiedziała, że dla nich podpaski to jest właściwie jak woda, idzie jak woda, bo nie tylko kobiety, jak się okazuje, czy osoby dotknięte tak menstruacją, czy osoby menstruujące, potrzebują podpasek, jak się okazuje, panowie, który, którzy są na przykład po zabiegach urologicznych albo mają problemy z nietrzymaniem moczu, nie stać ich na pieluchomajtki. Jest wiele osób, nie tylko dotkniętych kryzysem bezdomności. Po prostu no, wydatek no, kilkudziesięciu złotych na opakowanie pielucho majtek jest, jest dla wielu osób po nie do pomyślenia, tak? więc tacy panowie również wspomagają się artykułami e, higienicznymi, tak, pod paskami w tym wypadku. Więc tak jak Ewa powiedziała, ogromną robotę i wspaniałą robotę robią organizacje pozarządowe w tym zakresie, ale niektóre osoby, nie sięgając po tę pomoc, muszą sobie radzić na inne sposoby. I tutaj na przykład wynotowałam komentarz jednej z pań, która komentowała jeden z naszych artykułów i napisała jako dziewczynka używałam zwitków papieru toaletowego, a zdobytą na kolonii podpaskę nosiłam dwa dni, bo nie zostałam odpowiednio na tę okoliczność wyposażona. I to nie jest nic nadzwyczajnego, takie rzeczy się naprawdę w Polsce dzieją, w dużych miastach, w mniejszych miastach, na wsiach. Także my musimy sobie uświadomić, że rzeczywiście może ubóstwo menstruacyjne nie dotyka całej rzeszy polskiej populacji, ale ono dotyka 4% na pewno polskiej populacji i po prostu musimy zdać sobie z tego sprawę, że również ten rodzaj ubóstwa potrzebuje dzisiaj naszej jakby pomocy, takiego nie plastra, tylko po prostu kompleksowego rozwiązania tego tematu, bo każde ubóstwo zasługuje na to, żeby się nad nim pochylić, również menstruacyjne. A jak myślicie, dlaczego jest tak, że jest na nas oczywiste, że nie wiem gdzieś w urzędzie, czy w firmie, gdzie pracujemy, czy na studiach, czy w szkole dostępny jest papier toaletowy, dostępne jest mydło? Nikomu by nie przyszło do głowy, że każdy pracownik ma ze sobą przynieść rolkę papieru toaletowego. To dlaczego nie jest tak samo właśnie ze środkami higieny menstruacyjnej? W dużej mierze jest to przez to, że my dzisiaj wciąż jesteśmy w opresji patriarchatu, że patrzymy na świat, na naszą rzeczywistość i nasze codzienne funkcjonowanie z perspektywy mężczyzn i to mężczyźni w dużej mierze wyznaczają nam jakby nie tyle, że trendy, tylko te normy, w których my musimy funkcjonować i się w nich, w nich odnajdywać. Więc to jest po pierwsze patriarchat, po drugie jest to. Takie uwarunkowanie kulturowe, które wskazuje na to, że krew jest różna. Jedna krew to jest krew, z którą obnosimy się z dumą i możemy się nią chwalić, to jest krew pochodząca z pola witwy. I jest też krew drugiej kategorii, to jest właśnie krew menstruacyjna i jeszcze krew połogowa. I to są takie rzeczy, które nakładają się na siebie i powodują, że, że po prostu tabu menstruacyjne jest tak bardzo silne. Mogę się tylko podpisać po tym, co powiedziała Ada i na pewno chodzi tutaj też o wymazywanie kobiet, czy kobiecych potrzeb, czy potrzeb osób menstruujących, tak, jako coś wstydliwego. Ten okres jest przedstawiany jako coś wstydliwego, coś wręcz niegodnego, czy odzierającego nawet kobiety z godności. No ja niestety, mimo że nie jestem może stara, czy, czy z starsza wiekiem, to pamiętam czasy, kiedy w szkole mojej, która uważała się bardzo postępową, Trzymanie podpaski w ręku czy, czy tamponu, tak? I pójście z nią do łazienki, no, było czymś wstydliwym. Ja w ogóle myślę, że każda osoba menstruująca miała ze sobą takie doświadczenie, że właśnie dostaje nagle tą miesiączkę i nie ma przy sobie podpasek czy tamponów. I musi gdzieś szukać jakiejś koleżanki, kogoś pytać. Pamiętam, że czytałam taką historię osoby, która jechała pociągiem i musiała wejść do iluś kolejnych przedziałów i pytać o to, czy ktoś ma te podpaski, żeby je pożyczyć. I myślę, że to, to jest właśnie taka bardzo, bardzo wstydliwa sytuacja. Tak, tak, oczywiście, że tak. Poza tym bardzo często spotykamy się właśnie z argumentem, że my, jak różowa skrzyneczka, tak, że ubóstwo menstruacyjne, no gdzie? No przecież paczka podpasek, no ja idę do, do pierwszego, lepszego dyskontu, no i tutaj widzę, że paczka podpasek, no trzy złote na promocji kosztuje. tak? Ale pamiętajmy, że w tej paczce podpasek to, jakie one są jakości, to jest jedna sprawa. Natomiast w tej paczce jest zazwyczaj około dziesięciu sztuk. Te dziesięć sztuk dla jednej osoby mogą wystarczyć na całą miesiączkę, albo nawet i na dwie. Ale dla kogoś innego będzie to połowa dnia na przykład, tak? albo połowa nocy. Okresy są bardzo różne. Niektórzy mają okres dwa razy w miesiącu, a niektórzy mają na przykład raz na rok z powodu różnych zaburzeń hormonalnych. To też jest część naszej fizjologii i ta fizjologia może być naprawdę bardzo, bardzo różna. Wracając Jaśmino, jeszcze raz do Twojego pytania o to, dlaczego papier i mydło w toaletach instytucji publicznych tak, a podpaska nie. Myślę, że w dużej mierze jest to znowu pokłosie tego patriarchatu i tego, że kobiety i osoby menstruujące są niewidzialne w przestrzeni publicznej, dlatego też okres jest niewidzialny, a więc kwestia podpasek jest po prostu kwestią niepodnoszoną. Rzeczywiście wczoraj dzwoniła do mnie pani psycholożka szkolna i powiedziała, że ona bardzo, bardzo mocno chce i potrzebuje różowej. Skrzyneczki teraz dla swoich uczennic, ponieważ spotkała się w zeszłym tygodniu z sytuacją, że dla jednej z nich, tej, która uczęszcza dziś do świetlicy, musiała po całej szkole i latać, szukać podpaski. Wczoraj odebrałam taki telefon. I teraz, na gwałt, staramy się znaleźć dla nich różową skrzyneczkę, zagwarantować im dostęp do podpasek, żeby po prostu więcej takie rzeczy nie musiały się w tej szkole dziać. I to są sytuacje niestety codzienne. Dokładnie. Zdarza się przecież tak, że te dziewczynki po prostu do szkoły nie pójdą. Myślę, że tak samo jest z bólami menstruacyjnymi, że część kobiet przechodzi okres dosyć bezboleśnie, a część osób przechodzi go bardzo boleśnie i nie jest w tym czasie w stanie się skupić, czy pracować, czy się uczyć. I to też jest no, nie za bardzo przyjęte, tak? że my możemy powiedzieć: no nie, dzisiaj się zbyt źle czujemy. Tak, oczywiście, że tak. No, w, w, tak jak już wspominałyśmy, ma to przede wszystkim podłoże w tym nieszczęsnym, męskim spojrzeniu na świat, czyli znaczy nieszczęsnym, no, przede wszystkim patriarchacie, ta, który nas jako kobiety przedstawia w taki, a nie inny sposób. Nie wypada powiedzieć w pracy, że mam okres, że boli mnie brzuch. Zdarzają mi się telefony od moich koleżanek, które mnie informują, że na przykład bardzo dzisiaj się źle czują, wzięły tabletkę przeciwbólową, ale nie da rady, nie dadzą rady pracować, tak? No. To w polskim prawie pracy też jest zupełnie nierespektowane. Są kraje, nie jestem teraz pewna, gdzie wydaje mi się, że w Wielkiej Brytanii trwają prace nad tym, żeby każda kobieta mogła mieć tak zwany urlop okresowy, nazwijmy to roboczo. Tak? No, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale sama byłam w szoku, jak się dowiedziałam, że bóle miesiączkowe są często porównywalne, mogą być porównywalne z bólami, które się odczuwa przy zawale serca. Więc to nie jest drobnostka, to nie jest ta cioteczka z Ameryki, która nas trzy dni w miesiącu troszkę pomęczy, tak? mamy gorszy nastrój, trochę czekolady więcej musimy zjeść, popłakać co jest z przyjaciółką, zobaczyć serial. Absolutnie nie. Dla wielu osób miesiączka jest i owszem czymś lekkim, ale dla równie dużej grupy osób może być naprawdę miesięcznym koszmarem. I utrudnia też przeżywanie jej to, że nie możemy swobodnie mówić o tym, że mam okres, mam miesiączkę. Potrzebuję dzisiaj może faktycznie więcej czekolady, albo potrzebuję innych podpasek, potrzebuję spokoju, potrzebuję sportu, cokolwiek, żeby była ta swoboda, ta możliwość powiedzenia. To jest dokładnie to, co mówi Ewa, plus dodatkowo jednak ten brak dostępu do, do podpasek dla uczennic to jest sprawa niezwykle trudna, upokarzająca. To sprawia, że dziewczynki są zażenowane i z zażenowaniem muszą podejmować decyzję o tym, że muszą wyjść w tym momencie z zajęć, albo z zażenowaniem podejmują decyzję, że po prostu nie wyjdą w ogóle tego dnia do szkoły. Do szkoły nie wyszło 10% dziewczynek z powodu braku podpaski, a 21% z nich musiało wyjść nagle zajęć lekcyjnych, bo właśnie tego środka higieny menstruacyjnej nie miało. I teraz trudno mi w ogóle mówić o tym, że my mamy powszechny dostęp do edukacji zagwarantowany w Konstytucji, bo w tym momencie, kiedy osoby menstruujące muszą wychodzić z zajęć, no to po prostu to prawo jest łamane. Nie mają dziewczynki zagwarantowanego prawa do edukacji w tym momencie. Tak, znaczy w ogóle z edukacją seksualną w Polsce jest bardzo ciężko i prowadzą ją y, te takie zajęcia wychowania do życia w rodzinie, też często prowadzą katechetki, które o miesiączce nie będą mówić. I na przykład w mojej szkole było tak, że jedyne zajęcia, które były o tym, były przeprowadzane przez firmę Always, która po prostu chciała sprzedać swoje produkty. Tak, ponieważ Jeśmino miałam dokładnie taką samą sytuację chyba w gimnazjum, jeśli się nie mylę, tak? Oczywiście od razu nas posegregowano, bo to trzeba użyć tego słowa segregacja Chłopców i dziewczynki. No, bo Dokładnie. chłopcy, to prawda, um, poszli sobie na dodatkowe zajęcia z WF-u, a dziewczynki siedziały w klasie i pani, przedstawicielka firmy, always. Y, mm, odbyła z nami, nie powiem, to było mi osobiście bardzo potrzebne, tak żeby ktoś nareszcie porozmawiał, niby w domu się rozmawiało, ale tak nie do końca. Cóż, no było to na pewno bardzo edukujące. Dostałyśmy też darmowe próbki e, podpasek e, Skorzystałam z nich też, też, bo to było zanim jeszcze dostałam pierwszej miesiączki. Skorzystałam z nich, więc na pewno ale to nie jest rozwiązanie, bo ten Always czy inne duże marki nie dotrą do każdej szkoły w Polsce. Nie ma na to szans. Na szczęście, w dobie internetu y, można się posiłkować także innymi źródłami, ale to wszystko, wydaje mi się, zależy od nauczycieli, czy tak, od, od konkretnych szkół, czy one w ogóle wskażą uczniom i uczennicom do tego myślę jeszcze wrócimy. Taki horyzont, taką szerszą perspektywę, że w razie czego można się wklikać na ten internet, coś na YouTubie odpalić, tak, przeczytać jakiś artykuł na temat miesiączki. Wydaje mi się, że my jako różowa skrzyneczka, czy też jako inne e, organizacje, bo to nie jest tylko tak, że my tylko działamy, tak, jeśli chodzi o, o edukację menstruacyjną w Polsce, na szczęście, jest duże zapotrzebowanie na nas, na takie organizacje. Dokładnie, no przecież to jest oczywiste, że każda osoba w szkole powinna takie zajęcia mieć, powinna zostać poinstruowana, czego się spodziewać, co się może wydarzyć, co zrobić, że właśnie może się źle czuć, że to jest normalne. Też dużo dziewczyn mówi o tym, że ich pierwsza miesiączka była dla nich po prostu przerażająca, że to było zupełnie niespodziewane. One myślały, że to, nie wiem, zraniły się, że to jest coś złego. Tak i my to bardzo mocno obserwujemy i statystyki mówią, że w 42% domów w ogóle o miesiączce się nie mówiło. I to jest przerażające. Ja mówię to jako młoda mama, dwojga dzieci i ja sobie tej sytuacji po prostu nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie, jak żyją te osoby i bardzo współczuję tym dziewczynkom i innym osobom, które dostały okres po raz pierwszy i po prostu nie wiedziały, z czym mają do czynienia. Więc jakby szkoła jako to miejsce edukacji, miejsce, gdzie my się jako ludzie poniekąd rodzimy, to powinno po prostu być zagwarantowane, że ta wiedza w tej szkole jest dostępna, że my możemy pytać, że my możemy rozwiewać swoje wątpliwości. Tego dzisiaj nie ma, a wręcz jest sytuacja przeciwna, której często dyrektorowie szkoły nie pozwalają, na przykład na powieszenie różowej skrzyneczki. I twierdzą, że podpaski, czyli menstruacja, mogą być tematem politycznym. Dla nas to jest przerażające. Staramy się dotrzeć do jak największej ilości osób, również szkół i osób w szkołach, ale czasami to jest niestety uniemożliwiane odgórnie. Także działajmy jak najwięcej. Dziś jako organizacje pozarządowe mam nadzieję, że to w końcu będzie regulowane jakoś na poziomie państwa, ale dziś nadziei na to nie mamy. Odsłuch społeczny. Jak to mówią, że to jest temat polityczny? Bo ja słyszałam taki argument, że to jest taki temat intymny, w który nie należy wchodzić. Co też, no to może w takim razie papier wy też nie powinien być w szkołach, skoro jest takie intymne. Ale jak to temat polityczny? Czy, nie wiem, kobiety z jednej z opcji politycznych nie mają miesiączek? Cóż, nie wiem, jak u was. Może jest tak, że na przykład moja miesiączka wybiera inne partie polityczne niż wasza. Szczerze, dla mnie dla nas może to brzmieć absurdalnie? Natomiast my spotykamy się, właśnie spotkaliśmy się ostatnio z tym argumentem, bo to odbiło się dosyć szerokim echem w mediach polskich, że właśnie tak, miesiączka to jest coś politycznego. Jakby to ująć? Czy okres? To jest fizjologia, to jest fizjologia. Połowy, mniej więcej połowy populacji tej planety, tak? Połowa populacji będzie miała okres, ma okres, albo go kiedyś miała. Nie wiem, nie mieści mi się to w głowie, jak to może być polityczne. To jest w stu naturalne, naprawdę, wierzcie mi, miesiączka jest codziennością. Tutaj mamy do czynienia z typowym mace planningiem Mężczyzna w tym momencie chyba o tym mówimy, mówiąc o tym i wszystkie o tym teraz myślimy, radny mówi nam, jak my, kobiety, mamy podczas naszej miesiączki się zachowywać, skąd mamy brać artykuły, środki, higieny. Także to jest mężczyźni objaśniają nam świat również tutaj w zakresie menstruacji. Przykre jest tylko, że o tej menstruacji nie pozwalają nam w gruncie rzeczy mówić, że dają nam taki przykaz, żebyśmy te menstruacje ukrywały, że to jest jakieś odzieranie nas zgodności, a my odczuwamy to przeciwnie. Odzieraniem zgodności jest ukrywanie tego, tabuizowanie menstruacji i sprawianie, że dziewczynki muszą cierpieć z powodu tego, że na przykład nie mają podpasek. Tak, dokładnie. Ja myślę, że symptomatyczne też dla e, wypowiedzi pana radnego. On tam chyba użył słowa wstyd, tak, że dziewczynkom czy kobietom może być wstyd, bo to jest taka intymna sprawa. Wstyd poprosić wziąć tą podpaskę z naszej skrzyneczki. I właśnie, ty mamy ten przykład. No, dlaczego ja mam się wstydzić, że co miesiąc w moim przypadku, tak, co miesiąc mam ten okres i co miesiąc potrzebuję podpaski, tamponu, kubeczka, wkładki, cokolwiek, tak? To jest część mojego życia, której się nie wymarzę do momentu menopauzy oczywiście, tak? ale w tym momencie mierzę się z tym co miesiąc. Dlaczego ma to być? Dlaczego mam się tego wstydzić? To jest, to jest moje pytanie. Trochę już o tym mówiłyśmy, ale opowiedzcie może czym się zajmuje różowa skrzyneczka? Różowa skrzyneczka zajmuje się przede wszystkim tym, żeby w przestrzeni publicznej znajdowało się jak najwięcej punktów, gdzie podpaski, tampony czy kubeczki menstruacyjne będą w pełni i bezpłatnie dostępne. I my umieszczamy te środki higieny w takich różowych skrzyneczkach, ale nie jest to najważniejsze, że to są akurat te różowe skrzyneczki. Zależy nam na tym, żeby ten powszechny i bezpłatny dostęp do środków higieny menstruacyjnej po prostu był. Oprócz tego, że w całej Polsce właśnie takie skrzyneczki y, sytuujemy, Jutro jedna jedzie do Białego Stoku na przykład ze mną autem. To oprócz tego staramy się też walczyć z menstruacyjnym tabu i mocno edukować. Wchodzimy do szkół, wchodzimy do miejsc, gdzie mówimy dziewczynkom i osobom menstruującym o tym, czym jest miesiączka, z czym ona się wiąże, i tak, dalej, i tak dalej. Więc staramy się docierać do przeróżnych osób, do przeróżnych grup, między innymi osób ze społeczności romskiej, osób bezdomności. Ostatnio wysłałyśmy też paczkę, ogromną podpasek do uchodźczyń z Czeczenii, więc staramy się łączyć bardzo różne wątki, ale naszym celem jest głównie pomoc osobom w ubóstwie i szerzenie powszechnego i bezpłatnego dostępu do środków higieny menstruacyjnej. A skąd te środki higieny bierzecie? Zazwyczaj pochodzą one ze zrzutek oddolnych. W tym momencie jesteśmy też wspierane przez polską firmę Eco and More, którzy zaopatrują nas w podpaski tampony biodegradowalne, ekologiczne fińskiej firmy Wukoset. Ale hmm, ciężko powiedzieć procentowo, tak? Czy, czy większość pochodzi właśnie na przykład pod pasek z podpasek z Eco and More, tak? Tej firmy Wukoset, czy, czy są to jednak zbiórki społeczne. Myślę, że jednak to te oddolne zbiórki działania osób najbardziej są nam dzisiaj pomocne i to one pozwalają nam działać na taką dużą skalę, bo na przykład oprócz tego, że te zbiórki funkcjonują na zrzutce, to one funkcjonują też w wielu społecznościach lokalnych, na przykład w samorządzie uczniowskim, w jakiejś organizacji, więc one się dzieją bardzo realnie. 1 lutego zaczynamy taką zrzutkę zbiórkę, zbiórkę rzeczową, właśnie we wrocławskiej Barbarze, to jest takie miejsce kultury i spotkań, plus do tego do Dochodzą jeszcze takie tak zwane nasze społeczne uzupełnienia, więc skrzyneczki, które funkcjonują już sobie w przestrzeni publicznej, czy to na zewnątrz, czy wewnątrz, są doposażane przez osoby wolontaryjnie. I to się dzieje bardzo mocno i to podziwiamy, i z tego tak bardzo mocno się cieszymy. No i to się dzieje realnie, i dzięki temu możemy działać właśnie tak, jak to się dzieje. Ja bym jeszcze dodała, że wspaniałą rzeczą są takie paczki niespodzianki, które od jakiegoś czasu dostajemy od osób, które nas obserwują na przykład na Facebooku. Po prostu odbieramy z paczkomatów duże doładowania dla naszych skrzyneczek. To sporo, naprawdę bardzo dużo wnosi. A skąd się te skrzyneczki biorą w przestrzeni publicznej? Czy to jest tak, że ktoś się z Wami kontaktuje i mówi, tutaj my by mi się przydała, nie wiem, pracuję w szkole, pracuję w bibliotece. Czy raczej to jest tak, że to wyszukacie szukacie kontaktu z takimi miejscami? Myślę, że na początku było tak, że to my szukałyśmy kontaktu. Zastanawiałyśmy się, hmm, gdzie taka skrzyneczka mogłaby zawisnąć, tak? gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Ale w tym momencie mamy taki ogrom zgłoszeń od osób trzecich, zupełnie związanych z, na przykład z tymi organizacjami, gdzie, gdzie nasze skrzyneczki już są, bardzo dużo uczniów e, czy pedagogów się do nas zgłasza. To jest tak, tak niesamowite uczucie naprawdę, bo widać, że to, co robimy ma sens i autentycznie jest na to zapotrzebowanie. Jest naprawdę, jak ja zaczynałam e, współpracę z różową skrzyneczką, czyli e, w ubiegłym roku, jakoś w połowie ubiegłego roku, myślę, wiedziałam, że jest ten problem czytałam na ten temat, natomiast nie sądziłam, że rzeczywiście jakby jego realność poczułam dopiero jak się naprawdę zaangażowałam, jak zaczęłam sama chodzić do różnych miejsc, które rzeczywiście tych podpasek potrzebują tak jak, jak, jak wodę, jak wody. Czy waszym celem jest być w każdej szkole w Polsce i w każdej instytucji publicznej? Wiesz co, naszym celem na pewno nie jest to, żebyśmy to my były w tej każdej szkole. Naszym celem jest to, żeby w szkołach był dostęp do środków higieny menstruacyjnej. I ten cel, na ten cel składają się różne warstwy w postaci organizacji pozarządowych, w postaci uczniów, uczennic, pedagogów, nauczycieli, kadry, rodziców. Więc tak myślę, że jeśli połączymy siły, to naprawdę osiągniemy ten wynik i myślę, że nawet jesteśmy to robić jakby z pominięciem państwa, Od dolnie. Napisałyśmy też ostatnio ważny projekt w tej sprawie i mamy nadzieję, że on rzeczywiście się stanie czymś realnym, bo ten projekt pozwoliłby na kompleksowe załatwienie tej sprawy, takie systemowe, dałby wskazówki wszystkim osobom zainteresowanym, które chciałyby wdrożyć właśnie podpaski u siebie w szkole i mamy nadzieję, że to się uda. W każdym razie tak, dążymy do tego, ale dążymy razem i mam nadzieję, że podpaski rzeczywiście będą w tych szkołach i dziewczynki będą mogły się czuć komfortowo, swobodniej będą mogły czuć, że Szkoła jest dla nich przyjazna. I ja myślę, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby w każdej szkole była różowa, koniecznie różowa skrzyneczka, bo to może być tak naprawdę cokolwiek. Nam przede wszystkim chodzi o to, żeby podpaski i tampony były w tej przestrzeni publicznej, czy to w szkołach, czy w teatrze, czy w jakiejś kawiarni, tak, żeby one po prostu były dostępne dla każdego, kto może ich potrzebować. W, w danym momencie. I żeby ściągnąć to odbiut, no, to, to tabu, zdjąć to tabu z menstruacji. Nareszcie, nareszcie. Myślę, że na tym nam najbardziej zależy. Więc to nie musi być różowa skrzyneczka, to może być też jakiś koszyczek, to może być jakieś pudełko, które zorganizują, zorganizuje jakaś lokalna społeczność. Chodzi o szerzenie tej świadomości, że jest taka potrzeba. A ja właśnie chciałam zapytać o tą samą różową skrzyneczkę, bo ona jest jednak dosyć specyficzna, jest wcale nie taka mała, jest w bardzo mocnym kolorze, widać ją. Czy to jest też część tego pomysłu właśnie, żeby się nie wstydzić tej menstruacji, żeby ona po prostu była widoczna? Wiesz, co? To wyszło dość przypadkowo, bo wybrał ją mój syn, wtedy miał 3 lata, ale potem okazało się, że to nie był głupi pomysł, że to był całkiem dobry pomysł, bo dzięki temu, że ta skrzyneczka jest taka wyrazista i ona tak tą różowością świeci po prostu wszechobecnie, okazuje się, że ona bardzo mocno zwraca uwagę na ten problem, że właśnie ten kolor staje się taką chorągiewką. Okej, okay, bo okres, bo on ma być widoczny, bo kobiety. Tutaj znowu nakłada się wiele różnych czynników, ale okazuje się, że właśnie ta jaskrawość i różowość sprawia, że więcej osób zwraca uwagę na ten problem, więcej osób pyta o co chodzi, interesuje się, no bo ta skrzyneczka jest po prostu ładna. I to też jest pozytywne w tej całej sytuacji, że ona jest lubiana. I my takie akty lubienia skrzyneczki odbieramy każdego dnia. No i to jest bardzo, bardzo miłe. Na no ile myślicie, że takim rozwiązaniem problemu ubóstwa menstruacyjnego byłoby to, żeby te środki higieny menstruacyjnej po prostu były darmowe? Myślimy, że to jest rozwiązanie idealne, tak? W, obecnym, w obecnych czasach w Polsce raczej niestety niemożliwe, ale spójrzmy na Szkocję, tak im się udało, więc dostęp do e, podpasek i tamponów mają uczennice, studentki, studenci, uczniowie, każdy, kto tego może potrzebować, tak? One są darmowe, są dostępne i mamy nadzieję, że tak już zostanie. W Szkocji dzieje się to wszędzie, bo w każdej instytucji publicznej są dostępne te środki. W Wielkiej Brytanii wygląda to tak, że ten dostęp mają uczennice, studentki, studenci i tak sobie myślę, no bardziej marzę, no bo zgadzam się z Ewą, że to jest raczej trudne, ale marzę sobie o tym, że może w Polsce uda się zacząć nam od tych szkół właśnie i placówek edukacyjnych, uniwersytetów, że to byłoby coś całkiem realnego. Tak naprawdę to jest tak bardzo na wyciągnięcie ręki. Marzy mi się to i mam nadzieję, że jakoś do tego wspólnymi siłami doprowadzimy, że będziemy tak mocno świat I krzyczeć o tym, że tego potrzebujemy, że to się po prostu uda i zdarzy. Liczymy tutaj przede wszystkim na społeczeństwo polskie, bo widzimy ogromne chęci działania. I co dla mnie jest takim, co, co mi daje osobiście nadzieję, jest to, że zgłasza się do nas też bardzo dużo mężczyzn czy chłopców. Więc widać, że to nie jest tak, że oni się wstydzą, że oni się boją. Oni po prostu też nie mają tej przestrzeni, żeby na przykład porozmawiać. No, to jest niesamowite, jak dostajemy wiadomość od, od paronastolatka, tak, chłopaka, który mówi, że widzi, że jego koleżanki mają czasami problem z dostępnością podpasek czy tamponów, i on się pyta, jak może im pomóc. No, to daje tyle nadziei, to jest naprawdę niesamowite. A współpracujecie w tym zakresie również z firmami, czy to są na razie tylko instytucje publiczne? Jedna firma, dokładnie firma, w której ja pracuję, można powiedzieć, że zrobiłam to po znajomości, ustawiłam tam różową skrzyneczkę, jednocześnie prowadzimy tam zbiórkę artykułów higienicznych dla najbardziej potrzebujących różowych skrzyneczek. I ktoś by pomyślał: No, duża firma w centrum Warszawy, gdzie tam ubóstwo menstruacyjne to prawda raczej moje koleżanki, i czy, czy każdej, każdej, każda osoba menstruująca, która pracuje w mojej firmie. Stać ją na podpaski, to prawda, ale chodziło właśnie też o ten znak. Słuchajcie, są w naszej firmie kobiety, są w naszej firmie osoby menstruujące, które potrzebują mogą potrzebować tej podpaski czy tamponu i odzew jest naprawdę spektakularny. Ja dostaję od moich koleżanek z pracy, w tym momencie pracuję zdalnie, ale co jakiś czas ktoś się pojawia w biurze i mówią mi dziewczyny, słuchaj Ewa, jak super, że strożyła skrzyneczkę. Zostałam no, okres, nie spodziewałam się. Mogę wejść do łazienki, nie muszę lecieć na dół do drogerii, która i tak jest w, teraz zamknięta, tak, w okresie pandemii. Mogę sobie wziąć tą podpaskę czy ten tampon, czasem coś rzucę od siebie. No to jest rewelacja, naprawdę. Fantastycznie, że to u nas jest. A macie takie statystyki, do ilu miejsc już Wam się udało dotrzeć? Dotrzeć to nam się udało tak do około 100 miejsc. Mamy też taką mapę, do której wszystkich serdecznie zapraszamy, bo ta mapa uwzględnia większość tych miejsc, ponieważ nie wszystkie jeszcze są zaznaczone z różnych powodów, ale te 100 miejsc daje nam ogromną nadzieję na to, że to będzie się szerzyło jeszcze mocniej. Plus do tych 100 miejsc trzeba doliczyć 100 szkół, które teraz doposażymy w różowe skrzyneczki i podpaski dzięki grantowi, który zdobyłyśmy. Więc łącznie będzie to już 200 różowych skrzyneczek w Polsce, miej 200 punktów, gdzie osoby menstruujące mogą po prostu wziąć podpaskę za darmo i to jest super. Chciałabym jeszcze żebyście krótko wytłumaczyły, dlaczego używamy w tej rozmowie takiego zwrotu osoby menstruujące, bo myślę, że nie dla wszystkich, którzy nas słuchają, może to być oczywiste. Mówimy nie tylko o kobietach, ale również o osobach menstruujących albo miesiączkujących, osobach, które mają miesiączkę, ponieważ nie tylko kobiety mają okres. Okres mogą mieć również transmężczyźni oraz osoby niebinarne. Warto też właśnie przy tym pytaniu, które zadałaś, dziękuję Ci za nie bardzo, warto też przy tym powiedzieć, że nie wszystkie kobiety mają miesiączkę, że mnóstwo kobiet przechodzi operację usunięcia macicy, po której nie miesiączkują. Są też kobiety, które mają problemy hormonalne, przez co okres mają wstrzymany. Także to jest bardzo szeroki problem i ja bardzo chciałabym, żebyśmy my uwzględniali w tym dyskursie wokół menstruacji i tej narracji menstruacyjnej również to, że nie tylko kobiety mają miesiączkę, żebyśmy co jakiś czas o tym pomyślały, pomyśleli, żebyśmy co jakiś czas zaznaczyli te osoby w języku, bo to jest ważne dla nich i myślę, że dla nas również. Ja tylko mogę dodać do tego, co powiedziała właśnie Ada, że różowej skrzyneczce zależy na inkluzywności, żeby każdy mógł się zwrócić do naszej skrzyneczki i wziąć to, czego od niej potrzebuje, lub też zostawić. Bo pamiętajmy o tym, że różowa skrzyneczka działa właśnie na tej zasadzie, że bierzemy, kiedy potrzebujemy, ale też w miarę możliwości oczywiście zostawiamy, jeżeli mamy nadmiar. Właśnie już na koniec naszej rozmowy chciałam was zapytać, jak można wam pomóc, jak można razem z wami działać? Zapraszamy przede wszystkim na naszą stronę na Facebooku Różowa Skrzyneczka. Tam znajdziecie wszystkie informacje, również nasz adres mailowy, różowa skrzyneczka Jeżeli macie pomysł, gdzie taka skrzyneczka mogłaby zawisnąć, Dajcie znać, na pewno coś wspólnie wymyślimy, pomożemy zebrać fundusze, sprawdzimy, jakie są realne potrzeby tak, w, w konkretnym miejscu. Mamy również y, profil na Patronite, do którego y, odwiedzin również zachęcamy. Zbieramy tam y, pieniądze na, na zakup skrzyneczek, czy, czy y, podpasek, lub tamponów. Jesteśmy oczywiście jak najbardziej otwarte y, na pomysły, y, Oddolne, tak, to nie jest tak, że my mamy teraz jakąś bardzo konkretną wizję i jesteśmy zamknięte na inne pomysły, jeżeli ktoś ma jakąś inicjatywę, która mogłaby pomóc nam tak oczarować ten, ten mit miesiączki czy, czy problem, jakim jest ubóstwo menstruacyjne. Zapraszamy bardzo, bardzo nam zależy na, na innej perspektywie. Myślę, że wszyscy możemy z tego skorzystać. Wy same też, z tego co ja wiem, dosyć oddolnie zaczęłyście działać w takim małym gronie osób, które po prostu chciały coś zmienić. Wiesz co, to się zaczęło od mojej rozmowy z siostrą i, i wtedy narodził się ten pomysł, żeby zacząć upubliczniać darmowo podpaski, ale okazało się, że bardzo szybko ten pomysł zaczął się rozrastać i bardzo szybko zaczęły się do nas zgłaszać kolejne miejsca z ochotą na postawienie różowej skrzyneczki, więc początkowo Ada, Bożena, Natalka, potem Ewa, Lucyna, Martyna, jest nas dzisiaj sześć, a mogłoby być dwanaście i więcej. Poza tym doliczając do tego te wszystkie osoby, które się angażują w naszą codzienną działalność, to wyszłoby tego myślę około kilkudziesięcioro osób. Jest nas cała rzesza, także mam nadzieję, że zawalczymy o to, żeby ubóstwa menstruacyjnego w Polsce nie było. Super. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszymi gościniami była Ewa Szymera i Ada Klimaszewska. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Ewa Szymera. Ada Klimaszewska. Dziękuję. A my jesteśmy Odsłuchem Społecznym. Odcinek montuje Robert Gańko, a wydaje Natalia Świerczewska. Serdecznie zapraszam do obserwowania nas w serwisie Spotify i YouTube, a także na Instagramie i Facebooku. Do usłyszenia. Odsłuch Społeczny.